Panie premierze, czy to nie prima aprilis, że pan tutaj do nas przyszedł? Chcieliśmy najpierw zapytać. Prima aprilis to jest u mnie w Ministerstwie Gospodarki, bo nie dość, że minister Kędzlewska obchodzi imieniny, bo dzisiaj Grażyny. Serdecznie pozdrawiamy wszystkie Grażynki, wspaniałe dziewczyny. To jeszcze mamy posiedzenie kierownictwa i między innymi mówiliśmy o nakładaniu kar, ale także nagradzaniu polskiej przedsiębiorczości. To jeśli chodzi o nagradzanie, to myślę, że jesteśmy w bardzo dobrym miejscu, bo piąte targi CSR to ponad 60 wystawców firm, organizacji pozarządowych. A zaczynaliście z iloma? Zaczynaliśmy z kilkunastoma, także można powiedzieć, że rozwijamy się. No to nauczyciel WF-u by powiedział, macie progres. Mamy progres, ale właśnie jestem ciekawa, czy z naszej perspektywy to widać, że coraz więcej firm chce stosować strategię CSR, pisze raporty społeczne, ale czy to widać na przykład z pana perspektywy, z perspektywy ministerstwa? No, to widać, kiedy popatrzymy na polską gospodarkę, bo to jest inna gospodarka zupełnie niż była 25 lat. Tak się składa, że mamy te trzy nakładające się na siebie rocznice, 25-lecie polskiej przemiany, 15-lecie obecności w NATO, no i 10-lecie obecności w Unii Europejskiej, tym razem nie ich Unii, mam nadzieję na stałe, nie tylko polityków, europosłów, choćby w kontekście nadchodzących wyborów, ale nas, obywateli, przedsiębiorców, samorządowców, ludzi, bo Unia to ma być przestrzeń lepiej zorganizowana, a żeby tak było, to musi się wytworzyć ta współodpowiedzialność za relacje między nami, bo nie tylko w wymiarze gospodarczym trzeba rozumieć i odnaleźć ducha czasu. Otóż twierdzę, że nasz świat, który jest po, albo jak inni, a ja jestem blisko tej tezy, ciągle w światowym kryzysie, to nie jest to kryzys społeczno-gospodarczy czy polityki, brak światowych regulacji, nie tylko. To nie jest tylko szukanie odpowiedzi na pytanie, kto dzisiaj rządzi naszym światem, G2, G8, G20, ONZ czy WTO. Otóż można powiedzieć, że nikt na razie nie rządzi, przemija postać naszego świata, ale to, co jest trwałe, postawy ludzi. W związku z tym ten kryzys, z którym mamy do czynienia, to jest przede wszystkim kryzys braku zaufania, kryzys postaw, czyli nie dążenia za czasem. Dlatego, że nie tylko w wymiarze gospodarczym, ekonomii czy ekonomiki, przedsiębiorczości, ważne jest, aby po pierwsze poznać i dać się poznać, oczywiście z dobrej strony, zaufać i okazać zaufanie, po trzecie, zbudować instrumentarium i otoczenie dla wzajemnych relacji, a dopiero później przychodzi do spisywania kontraktów, pytania się, czy masz akredytywę bankową, czy jesteś ubezpieczony w eksporcie, to jest sprawdzenia, czy osoba jest kompetentna, czy nie jest na liście wierzycieli, etc., etc. Więc pokazuje bardzo wyraźnie, że ten społeczny wymiar, ten świat się jeszcze bardziej skurczył, stąd trzeba nie tylko rozbudzać w sobie te elementy innowacyjności, kreatywności, aktywności, to musi być postawa na dziś każdego z nas, bo przypisywanie rządowi, anonimowemu państwu o pięknej nazwie Polska, czy ogólnie społeczeństwu postaw kreatywności czy innowacyjności, kiedy nie ma kreatywności, innowacyjności w nas samych, to już jest porażka. Otóż na wszystkie te procesy, choćby na globalizację, choćby na budowanie się tych megastref, za chwilę w perspektywie nie jednego czy dwóch studenckich pokoleń, to jest 20 lat, tak, ale w kategorii 3 lat zaledwie, a być może tylko 5, nagle znajdziemy się w tej wielkiej megastrefie i stworzymy największą megastrefę ekonomiczną wspólnych wartości i mechanizmów działania, także wytworzonych regulacji w historii naszej cywilizacji ludzkiej. I uwaga, w tej przestrzeni, w walce o pracę, w walce o lepsze jutro, to nie jest tak, że każde rozwiązanie niesie sobą tylko zagrożenia. Każde rozwiązanie niesie sobą też szanse. Otóż trzeba przypomnieć tą starą prawdę, że nawet w okresie super prosperity są firmy, które bankrutują, są ludzie, którzy nie dostają się na upragnioną uczelnię i są ludzie, którzy popełniają błędy życiowe, a nie tylko przekraczają prędkość na naszej autostradzie. I są ci, którzy w trudnych czasach uzyskują wielkie sukcesy, zdobywają wielki szacunek, wyróżniają się. W związku z tym tak ważne jest, aby patrzeć na te procesy społecznej odpowiedzialności, nie tylko przedsiębiorców, ale społecznej odpowiedzialności każdego z nas, bo nie będzie lepszej Polski, nie będzie lepszej Europy, nie będzie lepszego świata, jeśli ludzie nie będą chcieli być lepsi i nimi nie będą lepsi Polacy czy Europejczycy. W związku z tym pokazuję bardzo wyraźnie, że tą sztukę, którą mieliśmy przez tysiąclecia, nie tylko starotestamentową, oko za oko, ząb za ząb,
trzeba już dzisiaj nie tylko przekształcić w przykazanie miłości, a więc przejście tą drugą erę, ale w erze wodnika, w trzeciej erze, trzeba zbudować zupełnie nowe relacje, a więc nie tylko mieć wysoki indywidualny kapitał ludzki, tu proszę zwrócić uwagę na osiągnięcie tych 25 lat w tym wymiarze. Jesteśmy drugim narodem pod względem przedsiębiorczości, czy w kategorii przedsiębiorczość po południowych Koreańczykach, ale dzisiaj, żeby te wyzwania przyszłości były szansami, a nie zagrożeniami, powinniśmy wytworzyć nowy kapitał, już nie ludzki, ale kapitał społeczny, czyli bycie dla siebie, poprzez siebie, z innymi, a nigdy przeciwko sobie. W związku z tym to jest zupełnie nowa sztuka, także rywalizacji na poziomie ludzkim, na poziomie przedsiębiorczości, biznesu, otoczenia biznesu, całych gospodarek czy państw. To ja myślę, że pan premier bardzo dobrze zdefiniował ten kryzys, który mieliśmy, też był często kryzysem zaufania. No wie pani, nie tak dawno to nasza społeczność sięgnęła do tego, co wydawało się w naszej sferze i w naszej tradycji rynkowej, wolnorynkowej, było święte. No, to są depozyty na kontach pewnych banków na Cyprze, do których sięgnięto i 10% przesunięto na obsługiwanie długów państwa. W związku z tym pokazuje bardzo wyraźnie, jak ta rzeczywistość się zmieniła i dlaczego tak ważne jest, żeby w tej przestrzeni odzyskiwać to zaufanie. I to jest kluczowe. Z jednej strony, po pierwsze, te procesy wymagają przywództwa i nie tylko na poziomie politycznym, wizjonerskim, dziennikarskim, publicystycznym, także w wymiarze ludzkim, a więc to jest ten nowy sposób kształcenia menedżerów. Dla mnie sprawą fundamentalną jest to, że wygasają proste rezerwy przewag konkurencyjnych, z którymi wchodziliśmy 10 lat temu do Unii Europejskiej. To są niższe płace, niższe podatki, czy niższe ceny energii, czy nieruchomości, tak? Dzisiaj tą przewagą konkurencyjną ma być świetny kapitał ludzki, ale rozumiany nie tylko indywidualistycznie, a więc oto tutaj na naszym rynku pojawił się świetny jeden menedżer. Nie, to musi być w całym wymiarze całego pokolenia. Bardzo dobrze zaimplementować, więc trzeba i przenieść do polskiej gospodarki to, co najlepsze, najbardziej udane w świecie i cieszyć się trzeba, że proces umiędzynarodowienia polskiej gospodarki, polskich firm przebiega w sposób pozytywny, o czym nie świadczy fakt w trudnym przecież roku dla Europy, z którą mamy, czy Unii Europejskiej, z którą mamy 3/4 wymiany handlowej. W zeszłym roku mieliśmy 6% wzrostu. Gdyby nie ta, w cudzysłowie, Ukraina, w tym roku miałbym świetną informację, bo mielibyśmy 9%. Sądzę, że to będzie 8,5%, ale będzie. I sądzę też, że w tym roku, który nadchodzi, właśnie dzięki temu, że wytworzyły się nowe więzi w tych procesach umiędzynarodowienia, że obok wielkich firm, które podzieliły się, stworzyły nową logistykę, nie tylko w wymiarze kontraktów, towarów, nie tylko jest tu ten Volkswagen, który świętujemy jego wejście, świetna firma także w tym zakresie, przodująca, nie tylko jest Procter & Gamble, który przez lata wniósł wielkie w tym zakresie wartości, nie tylko jest Hering, ale kiedy popatrzymy także na firmy kapitału polskiego, kiedy popatrzymy, jak to zjawisko zaczyna oddziaływać w małych i średnich firmach, no wystarczy tylko patrzeć mała, czy jak na polskie warunki średnia firma Dagpol z Głoskowa, to jest powiat piaseczyński, podam tu przykład, finansuje miejscowe drużyny i rozgrywki piłki nożnej na poziomie uczniowskich klubów sportowych i tak dalej. W związku z tym pokazuje bardzo wyraźnie, że to, co w poprzedniej rzeczywistości nie było powszechne, dzisiaj zaczyna się coraz bardziej upowszechniać i czujemy ten sens, jak ważne jest, żeby to oczekiwanie wobec Janusza Piechocińskiego, wicepremiera i ministra gospodarki, aby stworzył najlepsze otoczenie dla polskiej przedsiębiorczości, dla biznesu w Europie, to jest, musi być przy współudziale także sektora rynkowego, przy współudziale sektora społecznego. Stąd tak ważne jest, aby powstawał samorząd zawodowy, samorząd gospodarczy, bo nowoczesne państwo jest w każdym wymiarze coraz bardziej państwem obywatelskim. Jeśli nie jest państwem obywatelskim, to już przegrało. Proszę zwrócić uwagę, że obok Niemiec, na dobrą sprawę, jesteśmy jedynym państwem, jedynymi gospodarkami w Europie, które mają taką określoną stabilność, także w wymiarze społeczno-gospodarczym. To jest wielka sprawa, kiedy duży inwestor zagraniczny przyjeżdża do Polski, w którymś momencie pytany wprost, dociskany do ściany, dlaczego chcesz zainwestować w Polsce, mówi: uwaga, u was nawet związki zawodowe są inne niż u mnie na Zachodzie. Więcej się o strajku generalnym mówi w telewizji, pod Sejmem czy pod kancelarią premiera, ale nie w zakładzie, bo ludzie wiedzą, że w zakładzie trzeba tworzyć produkty, trzeba być konkurencyjnym, bo inaczej nie będzie dobrych płac i satysfakcji.
Dobrze, to jak pan widzi rolę rządu? Bo na poziomie Unii Europejskiej teraz toczy się dyskusja, czy CSR powinien być dobrowolny, czy jednak powinniśmy coś regulować. Za kilka tygodni w Parlamencie Europejskim będzie głosowanie dyrektywy o raportowaniu danych pozafinansowych, która takie największe przedsiębiorstwa, czyli powyżej 500 osób, no, niejako zmusza do ujawniania pewnych danych pozafinansowych. No, zmuszanie do ujawniania danych to jest nie tylko akt często wrogi w stosunku do przedsiębiorcy, ale także akt, który kosztuje. Otóż ja jestem zwolennikiem, aby współtworzyły się dwie tendencje. Po pierwsze, pogłębiania się integracji tam, gdzie to jest potrzebne, aby Europa nasza, nie ich polityków i europarlamentarzystów, mogła skutecznie odnowić swoje przewagi konkurencyjne i nie wołać o reindustrializację. Proszę zwrócić uwagę, moim odpowiednikiem w rządzie Hollanda we Francji jest minister odbudowy przemysłu, a nie minister gospodarki i przemysłu, a ta silna gospodarka europejska ma już ledwo 10,5% udziału przemysłu w swoim PKB. W Wielkiej Brytanii jest minister do spraw zmian klimatycznych. Tak, no ale to te regulacje, więc z jednej strony mamy potrzebę ewidentną pogłębienia integracji, żeby ścigać się ze światem. Z drugiej strony to wcale nie jest sprzeczna tendencja, musimy odblokować przedsiębiorczość europejską, bo w 70% dzisiaj przepisy prawa dla polskiej gospodarki są już przepisami europejskimi, stanowione są na poziomie Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego. Wydaje się więc, że w sposób szczególny w tej kadencji nadchodzącej Parlamentu Europejskiego procesy deregulacyjne, a więc czyszczenia formalno-prawnych obciążeń, tych właśnie obowiązków dla przedsiębiorczości europejskiej, powrotu do tego, co było sukcesem polskiej przemiany, czyli tego, co się nazywa swoboda gospodarcza, chcę z dumą i satysfakcją powiedzieć, że za chwilę położę na stole wreszcie projekt ustawy o swobodzie gospodarczej, tej swoistej konstytucji, która będzie pewną kotwicą, dlatego żeby kolejne stanowione prawo nie odchodziło od tej zasady, że nic, co nie jest zabronione, jest dozwolone. Ale także jest potrzebny ten impuls europejskiej deregulacji właśnie w stosunku przede wszystkim do małych i średnich przedsiębiorstw, bo one w sposób szczególny i dramatyczny wręcz odczuwają te dodatkowe ciążenia. Czy trzeba wpisywać i czy wszystko można wpisać w nasze prawo? Czy rozporządzeniem o dobrych relacji przedsiębiorstwa Kowalskiego z miejscowym samorządem, czy wpisanie wójtowi obowiązku, żeby szanował swoich płatników, którzy są jego dobrodziejami, bo utrzymują nie tylko siebie i swoje rodziny, dają pracę innym, ale także mają istotny wpływ na to, jak funkcjonuje miejscowy samorząd. Bo jakże inaczej wygląda moja gmina podwarszawska Lesznowola, czy Grodzisk Mazowiecki, a jakże inaczej wygląda gmina, w której nie ma przedsiębiorczości. To także jest ten wymiar społeczny wzajemnego działania. Stąd zwracam uwagę, że w polskiej przestrzeni samorządowo-przedsiębiorczej mamy już ponad 100 powiatów, gdzie największym pracodawcą jest pan lub pani starosta. W związku z tym miejmy świadomość, że nasz sukces niewątpliwy tych 25 czy tych 10 lat jest w dalszym ciągu wyspowy, że nie jest powszechny. Co więc zrobić, żeby właśnie poprzez pobudzanie aktywności ludzkiej, to aby otoczenie było przyjazne, to nie był zapis w ustawie. No przede wszystkim musimy znaleźć racjonalne porozumienie z uczestnikami tych procesów gospodarczych. Ale jeśli się nie udaje, czy nie jest jednak tak, że czasem taki impuls ustawowy działa, jest skuteczny w bardzo wielu krajach, nie wiem, spółki Skarbu Państwa mają obowiązek raportowania społecznego i krzywdy im to nie spowodowało, nie straciły konkurencyjności. A odwróćmy sytuację, po co są te targi, czy tutaj zostali przymuszeni ustawą, czy też mają chęć podzielenia się swoim doświadczeniem i w ten sposób chcą przygarnąć innych partnerów, dać się poznać, pokazać swoją klasę, pokazać, że liderują pewnym procesom, że warto ich podglądać, czy to nie jest najlepsza forma reklamy, marketingu tych firm, tych menedżerów, czy to nie jest najlepsza forma reklamy burmistrzów, którzy wiedzą, czym jest otwarta relacja przyjazna dla przedsiębiorczości. To właśnie odpowiedzmy sobie na pytanie, że nie da się to poprzez metodę prostych marchewek i kij zastosować, że rozwiązaniem jest to, żeby wytworzyć pewne ssanie właśnie na te postawy, na których nam chodzi. Czy takie ssanie jest? Otóż powiem tak,
Ci, którzy nie czują tego ciśnienia, otwartości na sprawy zewnętrzne, już przegrywają, chociaż jeszcze często o tym nie wiedzą. W związku z tym nie szedłbym w tą stronę, aby wpisywać to w obliga obowiązków przedsiębiorców czy samorządów. Wręcz przeciwnie, jestem zwolennikiem tego, żeby upowszechniać w ramach hasła cudze często chwalimy, a swojego nie znamy. A chcę powiedzieć, że w polskiej przestrzeni gospodarczej tych 1 750 000 przedsiębiorstw, gdzie jest aż 1 200 000 przedsiębiorstw jednoosobowych, w związku z tym te firmy też muszą wyrastać. I to, co mnie cieszy, to nie mówimy już o gigantach giełdowych, chociaż trzeba docenić to, że jest ten indeks na naszej giełdzie, pierwszy w Europie Środkowo-Wschodniej, ale jak chce się być liderem, to trzeba zaskakiwać także swoich partnerów. Trzeba wyławiać w naszej przestrzeni także tych relacji społecznych nowinki. Trzeba wreszcie budować nowe rynki, na których uzyskuje się przewagę właśnie konkurencyjną, choćby w tym, że możemy się pochwalić najlepszymi relacjami z pracownikami, z ich sukcesem osobistym, kreować pewne postawy, przyciągać do tego sport, kreować sport, mieć świadomość, że pracownik nieusatysfakcjonowany to pracownik mniej wydajny, pracownik usatysfakcjonowany, doceniany to jest pracownik, który daje z siebie, wiązać jego przyszłość z przyszłością zakładu. Co zdecydowało, że wygrała Września w tej wielkiej międzynarodowej rywalizacji, ostatnią być może wielką inwestycję motoryzacyjną globalnego koncernu, jako jeden z nielicznych, który miał w zeszłym roku w Europie zyski, Volkswagena. No wygrało właśnie doświadczenie z Poznania, z dotychczasowych tej. Po drugie, świetne osadzenie w tej gospodarczym, pozytywnym micie Wielkopolski, staranności, racjonalności, świetne relacje z samorządem Wielkopolski, z samorządem powiatu i z samorządem miasta i gminy. Więc to pokazuje zupełnie nowe jakości. Nie da się więc tego wpisać w jakąś prostą ustawę i powiedzieć tak, wy tak musicie, bo często mamy efekt podwójnego osła, który w żaden sposób tą drogą nie pójdzie. Dlatego też mówię wprost, promować, pokazywać, upowszechniać dobre praktyki, uczyć, aby etyka i moralność w biznesie rozumiana najdosłowniej, nie tylko z punktu widzenia zabrał, ukradł, zniszczył, ale z punktu widzenia otwarty, szczery, przyjazny, życzliwy, ludzki w tych relacjach, była nie tylko nudnym wykładem akademickim na mojej ukochanej SGH, tylko żeby była praktyką, żeby była wliczona w to, że jest to szczególna wartość, gdzie ja wyróżniam się pozytywnie na tle mojego otoczenia. Jestem liderem, w związku z tym ponoszę większe odpowiedzialności, a jednocześnie choćby poprzez tego typu targi i spotkania mam odwagę dzielić się z innymi, mimo że wiem, że będzie jeszcze bardziej konkurencyjnie za rok, za dwa w tym obszarze. Więc to są zupełnie nowe wartości i to pokazuje bardzo wyraźnie, że nasza przedsiębiorczość zaczyna dojrzewać i przeszła do zupełnie innego stanu. A więc z walki o byt weszliśmy w stan rywalizacji poprzez współpracę i współdziałanie. Myślę, że pan premier bardzo dobrze czuje tę istotę CSR-u, o tę regulacyjność. Chętnie bym się tu jeszcze pokłóciła. Niestety nie mamy dzisiaj czasu, bo musimy jeszcze odwiedzić kilka stoisk. Jeżeli środowisko będzie chciało ze mną na ten temat rozmawiać, powołuję zespół. Tak, właśnie, bardzo się cieszymy, i myślę, że będzie to kapitalna okazja. Jeżeli przyniesiecie projekt rozwiązań w tym zakresie ustawowy czy regulacyjny, no to wtedy zderzycie się ze mną jako człowiekiem, który zachęca do deregulacji i osiągania czegoś nie poprzez zapisy prawne, które ktoś musi wykonywać, ale poprzez moją postawę, którą ja wykonam, a inni pójdą tą drogą. To ja bardzo chętnie z panem premierem się zderzę jeszcze w przyszłości, natomiast teraz musimy kończyć. Czy możemy uznać targi za otwarte? Nie mamy wstęgi, ale myślę, że możemy powiedzieć w telewizji. Z wielką satysfakcją otwieram te targi, bo to jest otwarcie się na to, co w polskiej przedsiębiorczości najlepsze. Dziękuję bardzo.